Ostatnio w internecie krąży bardzo ciekawa i przerażająca historia dotycząca tego mężczyzny. Jeśli go kojarzycie lub też nie, opowiem wam o nim, kim jest, dlaczego jest tak przerażający i dlaczego został nazwany jako This Man. Oglądajcie. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, który będzie nieco przerażający, nieco ciekawy, a przede wszystkim poznacie historię dotyczącą This Man, czyli mężczyzny, który pojawia się w snach wielu osób. Przybliżę wam jego historię, przybliżę to, kim jest, dlaczego może się pojawiać, poruszę kwestię kilku teorii, dlatego jeżeli spodoba wam się w jakimś stopniu ten odcinek, to proszę strzelcie łapkę w górę, nic was to nie kosztuje, a ja będę wiedział, że tematyka strasznych filmów jak najbardziej do was trafia. Jeśli obejrzycie mój odcinek do końca i wciąż będzie wam mało, to zapraszam was do Boxdela, który również nagrał materiał na temat This Mana. Wystarczy, że klikniecie tam do góry. O temat poprosiło mnie naprawdę wiele osób, zarówno w wiadomości prywatnej, jak i na mojej grupie na Facebooku. Tam to aż huczało, bym poruszył tę tematykę. Skąd wziął się This Man? Jego historia rozpoczyna się w 2006 roku, kiedy to jedna z pacjentek znanego psychiatry opowiedziała mu o mężczyźnie pojawiającym się w jej snach. I to bardzo często. Mężczyzna dawał jej rady dotyczące jej życia prywatnego. Co ciekawe, kobieta nigdy nie spotkała go w życiu prawdziwym. Realnie. Psychiatra leczący tego mężczyznę i kobietę, borykającego się z nieznaną osobą ze swoich snów, postanowił rozesłać portret do swoich kolegów z branży. W ciągu kilku miesięcy parę osób zadeklarowało, że również widziało go w swoich snach. Od stycznia 2006 roku ponad 2000 osób zadeklarowało, że widziało nieznanego mężczyznę w swoich snach. Nie byli w stanie wyjaśnić, skąd się wziął i dlaczego im pomagał, ale zadeklarowali, że go widzieli. Co ciekawe, było to w różnych częściach świata. Zarówno na wschodzie, w Europie Centralnej czy w Stanach Zjednoczonych. O This Manie zaczęło się robić głośno w 2009 roku, kiedy to na wielu blogach, 4chanie czy Reddicie pojawiały się tematy właśnie dotyczące nieznanego mężczyzny. Wiele osób zaczęło spekulować, kim jest, skąd się wziął, jakie są teorie dotyczące właśnie jego i dlaczego nachodzi on nieznane osoby w snach. Oczywiście pojawiły się też teorie, że to człowiek jest kapitanem swoich snów, albo za sny odpowiada Bóg i dlatego w tak dużej mierze i w tak dużej ilości osób pojawia się podobny człowiek. Niestety do dziś nie ustalono, dlaczego to właśnie This Man nawiedza tak wiele osób. Dlaczego to właśnie on pojawia się w snach wielu ludzi na całym świecie. Zrobiło się strasznie. Część z was pewnie już jest wystraszona, ale uspokoję was. Istnieje teoria mówiąca o tym, że This Man to zwykła ściema. Creepypasta powstała na rzecz, no właśnie czego. Aby przybliżyć wam tę teorię, musimy przejść na stronę thisman.org. Strona thisman.org bowiem została utworzona, co ciekawe, przez jednego z włoskich socjologów, Andrea Natella, który ponoć również prowadzi agencję reklamową, która projektuje różne kampanie z oszustwami, a także dziwaczne projekty artystyczne zajmujące się porno, polityką i reklamą. Ale to nie koniec ciekawostki. Przejdźmy troszkę dalej. Wkrótce później witryna przeszła w ręce kogoś innego, kogoś bardzo ciekawego, a mianowicie firmę zajmującą się tworzeniem horrorów Ghost House Picture w promocji do nadchodzącego filmu zatytułowanego Zgadnijcie jak. Dokładnie, This Man. I tutaj czar może nieco prysnąć, bo dlaczego firma zajmująca się horrorami i filmem, który wyszedł w 2012 roku, kupuje domenę, która ma zrzeszać osoby, którym przyśnił się ten sam mężczyzna? Ale wróćmy jednak do dreszczyku emocji. Jest wiele teorii dotyczących właśnie tej postaci. Jedna z nich, ta najbardziej ciekawa, mówi, że mężczyzna jest prawdziwym człowiekiem, który wchodzi do snów za pomocą specyficznych mocy psychologicznych. Niektórzy wierzą, że człowiek ten wygląda tak samo w realnym świecie, inni twierdzą, że jego wygląd zupełnie różni się od tego ze snów, co wyjaśnia, że żaden z pacjentów nigdy go nie widział. A co wy myślicie na temat nieznanego mężczyzny ze snów? Wierzycie w niego? Napiszcie proszę w komentarzu, czy waszym zdaniem jest to prawda, czy kłamstwo. Właśnie teraz. Zobaczymy, kto zbierze najwięcej lajków. A propos lajków, chciałbym prosić was, jeżeli temat wam się spodobał, to proszę strzelcie łapkę w górę. To naprawdę nic was nie kosztuje, a dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób, które poznają historię This Mana. Jeśli chcecie więcej przerażających historii, wciśnijcie ten czerwony przycisk subskrybuj, będę wam wdzięczny. Przy okazji dołożycie małą cegiełkę do miliona, do którego, mam nadzieję, powoli się zbliżymy. Albo kliknijcie sobie tutaj przycisk subskrybuj, albo obejrzyjcie te materiały. To tyle ode mnie, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku 6:30. Cześć!